Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu W Cieniu Imperium. Jest z nami jak zawsze nasz MG, Rupert Zewsi-Hojten. Oraz oczywiście Werner Gorder, czyli mój gracz. A ponieważ zbliża się Sylwester, to w tym odcinku chcieliśmy się przyjrzeć warhammerowemu odpowiednikowi Sylwestra, czyli jak nie świętować i jak nie bawić na świeżym powietrzu z okazji Nowego Roku. Dokładnie, Sylwestra i właśnie Nowego Roku, bo mówimy tutaj oczywiście o Hexensnacht, które jest de facto tą nocą u nas sylwestrową poprzedzającą pierwszy dzień Nowego Roku. Jak zapewne większość z was wie, charakteryzuje się tym, że oba księżyce są wtedy w pełni na niebie, Mansleep i Moorsleep, jeden z dwóch takich dni w ciągu roku, ale o tym dniu każdy wie, kiedy będzie. No i jest to taki też typowy motyw, prawda, warhammerowy, o tym, jak to wtedy jest niebezpiecznie, smutno, jak wszyscy się chowają po domach, zaciągają story, zamykają okiennice i starają się nie dopuścić, aby zło z zewnątrz do nich dotarło, więc tak mocno zimowo. A z drugiej strony, prawda, jest też jednak właśnie tym dniem, który, a w zasadzie tą nocą, po której jednak następuje Nowy Rok, będą nowe wydarzenia, nowe rzeczy się będą działy, więc chcielibyśmy też właśnie zastanowić się na tym, jak to może wyglądać, pomijając sam właśnie fakt podwójnych księżycy na niebie, złam roku i mutacji sprowadzanych przez Moorsleepa, bo oczywiście wszystkim znany jest też Geheimnist, tak? No, Geheimnist, tak, i Geheimnist Eve. Dokładnie, czyli dzień ten, kiedy dwa księżyce są na niebie, który jest losowy, który kiedyś tam wypada w kalendarzu. To jest taka bardzo znana, choć ruchoma data, też dzięki pewnie pierwszemu tomowi przygód o Gotreku i Feliksie, gdzie te wszystkie złe rzeczy się dzieją. Jest to fajny, tak też backdrop pod wszelkiej maści przygody, prawda, do Warhammera, gdzie nawet w środku dużego miasta może być bardzo niebezpiecznie tej jednej nocy, bo to jest taka wyjątkowa data. No ale z drugiej strony, bądźmy też poważni, jak już troszeczkę gra się w Warhammera, to ileż można mieć nocy przy pełni Moorsleepa i Mansleepa, ileż nasi bohaterowie mogą przeżyć tych wszystkich Geheimnistagów, Hexensnagów, dlaczego zawsze muszą wtedy biegać za nim, zamiast po prostu sobie siedzieć w jakiejś przytulnej, ciepłej karczmie, pić piwo i cieszyć się życiem, prawda? Tym bardziej, że te dwa święta są bardzo często bardzo podobnie opisywane, więc fajnie byłoby próbować je jakoś jednak od siebie odróżnić i odrębnić, a czymś innym niż tylko tym, że jedno się rusza, a drugie nie. Powiem ci, że przeżyć mogą całkiem sporo, bo to jest tak mniej więcej dwa razy tyle, ile lat są na świecie. Więc mniej więcej tak wygląda stosunek tego, ile te postaci mogły takich imprez przeżyć do tej pory. Natomiast ja tutaj chciałem zwrócić uwagę na taki jeden bardzo ważny aspekt tego wszystkiego, mianowicie Hexensnacht jest jednym z tych niewielu świąt w kalendarzu Warhammera, które są wyrzucone jakby poza zwykły bieg czasu. Są wyrzucone poza miesiące i nie przynależą do żadnego miesiąca. Więc tym bardziej to podkreśla wyjątkowość tej nocy, wyjątkowość tego, znaczy to już na dzień dobry jest wyjątkowe, gdyż wtedy dokładnie wiemy, że będzie w pełni zarówno Moorsleep, jak i Mansleep. Mm-hmm. I wiesz, sam fakt tego, że to jest jakby wyrzucone, jeszcze bardziej to podkreśla, natomiast to nie jest wszystko, co się wiąże ze zmianą cyfry w kalendarzu, bo o ile Hexensnacht właśnie jest tym świętem poświęconym Morowi i mówi się, że tylko kapłani Mora są na tyle szaleni, żeby pilnować ogrodów Mora przed wszelkich maści nekromantami, żeby nie dopuścić do tego, żeby umarli przez nich podniesieni, wyszli i zaczęli zabijać żywych, to następnego dnia, pierwszy dzień roku, to jest dzień poświęcony Werenie. Dzień, w którym stara się rozwiązać do tej pory jączące się jakieś urazy, jakieś sprawy sądowe, załatwić, może polubownie i tak dalej, to jednak po tej traumie i tym strachu o swoje własne życie, bo jednak bądź co bądź ludzie w Hexensnacht się też trochę boją tego, boją się wyjść, boją się o swoje życie, to następny dzień zaczynają jednak z trochę wyższej noty i wydaje się on być trochę radośniejszy. Tak, no bo Hexensnacht oczywiście jest właśnie też tym dniem, kiedy zasłona między światami jest bardzo cienka i nie umarli sami nawet mogą wstawać, prawda, z grobów bez potrzeby usłużnego nekromanty. Do tego z racji, że kraina umarłych i kraina snów są bliskie sobie i mają jednego pana i władcę, no to sny potrafią być prorocze, co swoją drogą jest ciekawym sposobem, żeby to była coś taka troszeczkę Andrzejkowa noc, gdzie są, prawda, wróżby i tego typu rzeczy, ponieważ ta kwestia proroctw
tutaj może odgrywać ważną rolę, ale całkowicie zgadzam się z tym, że właśnie co mówisz, że na samą tę noc wiedźm, bo tak się to przyjęło nazywać, powinniśmy ją też rozpatrywać w kontekście tego, co jej towarzyszy. Mówisz właśnie tutaj o następnym dniu noworocznego błogosławieństwa, kiedy to jest właśnie święto Wereny, które ma niejako wszystkie te społeczności zbliżać razem, prawda? To ma być też taki dzień, gdzie na przykład jak się ma jakieś krzywdy czy zastrzeżenia do swoich bliskich, do swoich sąsiadów, to idzie się do kapłana Wereny, żeby o tym powiedzieć, i on ma sprawiedliwie, uczciwie rozsądzić, żeby niejako zacząć nowy rok, prawda, tabula rasa, odłóżmy na bok wszystkie zwady. Wszystkie wady i swary. Dokładnie. I żeby właśnie łączyć, a nie dzielić. To jest taki bardzo pozytywny jednak, są tego konotacje. A też jak spojrzymy w drugą stronę kalendarza, to właśnie Dzień Wiedźm przychodzi nam miesiąc po Mondstil, czyli po tej równonocy zimowej, kiedy to kończy się pełnia władzy jakby Ulryka nad światem, prawda, kiedy, przepraszam, to nie jest równonoc, to jest przesilenie zimowe, kiedy właśnie ziemia śpi, bogini Raja i bogini płodności i urodzaju oczywiście też śpi, ludzie korzystają z tych wszystkich zbiorów swojej ciężkiej pracy, prawda, które zbierali przez jesień, które tam sadzili przez lato i wiosnę. No i wtedy zaczyna się ten czas długich nocy, prawda, głodnych wilków żerujących między tymi małymi osadami, między tymi ogniskami domowymi. I... No ale po przesileniu noc się staje coraz krótsza już. Staje się coraz krótsza, no, ale wciąż trwa. No i właśnie Heksen, wydaje mi się, że to jest taki, też taka ostatnia zła noc, prawda, gdzie potem już wszystko musi iść ku lepszemu siłą rzeczy. Prawda? Musi być nowy rok, musimy czekać na odrodzenie, wskazywać drogę właśnie bogom tych ciepłych miesięcy, tej rodzącej się natury, wiesz, czy to Rei jako bogini rolnictwa, czy nawet Talowi jako, wiesz, bogowi, który sprawi, że zwierzyna znów pojawi się w lasach, będzie co jeść, będzie co zdobywać, będzie ciepło, to wiesz, to też jest to odbicie się od jakby, będzie Heksenjachs, powinno być tym chyba najniższym punktem w roku, na swój sposób. No i teraz idziemy ku lepszemu, no i wiesz, karnawał te sprawy. Znaczy wiesz, no technicznie to wiosna zaczyna się po 2 tygodnie po Hexensnacht, więc to już jest praktycznie sama końcówka. Tak. Tak jak wspominałeś. Natomiast ja chciałem tutaj zaznaczyć taką jedną rzecz, że ten cały strach i to, w jaki sposób znamy Hexensnacht z Imperium, nie jest powszechny. Nie wszyscy mieszkańcy Starego Świata zachowują się dokładnie tak samo w tą noc. Bo na przykład, jak znajdziemy w Knights of the Grail, okazuje się, że w Bretonii ta noc ma trochę inne konotacje i zupełnie inaczej się ją tam obchodzi. Mianowicie, to jest noc, w której Bretończycy z jednej strony celebrują potęgę Pani nad magią, czyli oni się wcale nie boją, oni palą ogniska na zewnątrz i na przykład w różnych wioskach tej nocy pali się kukły czarowników i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony jednocześnie ma to cechy takiego karnawału, o którym ty wspominałeś przed chwilą, ponieważ jednocześnie odwraca się jakby rolę społeczną i wiodącą rolę w tych wszystkich uroczystościach w Bretonii mają kobiety tej nocy. Tutaj mamy fajny przykład na to, jak można próbować rozgrywać te różnice kulturowe, prawda? Gdzie wytrawni gracze Warhammera nawet mogą być właśnie przyzwyczajeni do takiego bardzo jednostronnego patrzenia na święta. No i też trzeba zwrócić uwagę, że te święta często, jak są opisywane w bardzo jakimś tam regionalnym ujęciu. To też jest po to, żebyśmy my właśnie prowadząc własne sesje, własne przygody, mogli jakby dodawać lokalnego kolorytu i tak w zależności od tego, gdzie będzie się rozgrywała sesja, takie rzeczy, takie zwyczaje, takie pomysły możemy tam próbować, prawda, stworzyć. Tutaj właśnie mówisz o Bretonii, gdzie to jest opalenie czarodziejów i tych odwróceniu rol społecznych. No ale myślę, że na przykład właśnie jakbyśmy mieli to robić gdzieś w Talabeklandzie, to dużo bardziej powinno być jakby to podkoloryzowane tym, że właśnie Tali i Raja będą się budzić, prawda, będą wracać do pełni swojej władzy, gdzie jakby władzę nad Królestwem Świata Ulryk niejako oddaje swojemu bratu, prawda? I w ten sposób, żeby to się... O, ojcu, nie bratu. Już
mi się Panteon trochę miesza, przepraszam. I w ten sposób to się zmienia. Z kolei właśnie na północ i tak dalej, no to bardziej mogą to być święta służące temu, żeby właśnie przebłagać tego srogiego, groźnego Ulryka. Podczas gdy na wybrzeżach i tak dalej, no to powoli też już mogą to być, prawda, jakieś modły i różnego rodzaju obrzędy związane z Mananem, z tym, że będą nadchodziły nowe księżyce, nowe przypływy, odpływy, nowe możliwości, prawda? Nowe wyprawy będą wyruszały w daleki rejs. No wiesz, takie różnice są nie tylko po to, żeby móc z czystym sumieniem powiedzieć, że wszyscy Brytończycy są szaleni, prawda? Tylko po to, żeby też ubarwić tą grę, no bo właśnie ileż razy zawsze trzeba się zamykać w domach i zaciągać story i bać się, że wszystko nas zje, choć tak wygląda to w większości przypadków w Starym Świecie, nie zawsze tak musi wyglądać. No bo mamy tutaj przykład z Bretonii, a na przykład nie mamy żadnych informacji na temat tego, jak to wygląda w Kislewie, bo Sourcebook do Kislewu na ten temat milczy. To prawda, chociaż akurat po Prag wtedy w nocy chodzić bym nie chciał. Ja też bym nie chodził, ale to inna sprawa. No i trzeba wziąć pod uwagę, że jednak, prawda, jakieś tam oddziaływanie Morsliba w pełni nie do końca pozytywne z pewnością jest. Mamy informacje na przykład, że dzieci, które się rodzą właśnie pod światłem Morsliba mają, znaczy informacje, jest napisane, że są większe szanse, że coś może z nimi być nie tak, jakieś szanse na mutacje, czy wiedźmi wzrok, i że ponoć wszystkie położne, które widzą, że kobiety pod ich opieką mają w tę noc wydać na świat potomka, no to używają wszelkich możliwych sposobów, żeby jakby opóźnić ten poród, albo ewentualnie go przyspieszyć, prawda, żeby nie wypadło w nocy pod światłem Morsliba. No tak, ale to się nie wyklucza z tym, że mogą być pewne regionalne różnice. Dokładnie. I to, że ta noc jest poświęcona Morowi głównie, też właśnie nie wyklucza tego, że gdzieś może mieć to swój własny koloryt i trochę inny twist. Tak, tym bardziej, że gdzieś też jest informacja o takim obrzędzie, gdzie właśnie młodzi chłopcy, chcąc dowieść swojej męskości, jakby biegają od chałupy do chałupy pod światłem Morsliba w tę noc, żeby właśnie dowieść, jak bardzo są odważni. O, takie kolędowanie. Troszeczkę tak. No i to też jest, wiesz, na tej zasadzie, że to, że pod światłem Morsliba dzieją się złe rzeczy, nie znaczy, że zawsze się wszystkim złe rzeczy dzieją, po prostu komuś może się trafić. Mi się podoba też, jest taki fajny cytat wrzucony chyba gdzieś w drugiej edycji, który ma pochodzić od kapłana Mora, gdzie on mówi właśnie, że Heksensnacht nie jest niczym nowym, nadchodzi każdego roku i wszyscy wiemy, że powinniśmy się po prostu spotkać we wnętrzu i wzywać błogosławieństwa Mora, prawda, żeby nas ochronił. Więc po pierwsze to jest fajne, że to jest właśnie, no coś, co się jednak regularnie zdarza, zawsze się zdarza, no w kalendarzu można de facto sprawdzić, było, nie było, nomen omen. A cytat też jest o tyle fajny, że w oryginale brzmi: "So come the midnight hour, we cry more, more, more." More. Tak, co jest jak najbardziej oczywiście przeróbką piosenki Billa Idola, którą wszystkim polecam, bo zabawy sylwestrowe i te sprawy i humor w Starym Świecie zawsze jest obecny, nawet w tych najczarniejszych, najciemniejszych nocach. Zresztą jeszcze do tego wszystkiego dodałbym, że przecież mamy też Wielki Krzyż, czyli znak gwiezdny, znak astrologiczny w Warhammerze, który właśnie przypada na te dni, kiedy jest zmiana starego roku w nowy, i ludzie urodzeni, nie tylko zapewne ludzie, urodzeni pod tym znakiem są znani z tego, że niejako wiedzą, jak ma wieść ich ścieżka przez życie, prawda? Mamy znowu o tej astrologii, o przepowiedniach, i oni niejako są pewni swojego losu i twardo stąpają, aby go wypełnić. Przynajmniej niektórzy. Tak, to się tak zupełnym przypadkiem pokrywa z tym właśnie czasem poświęconym Morowi, który jest bogiem również przepowiedni, prawda? Tak, jak najbardziej. Zresztą zupełnym przypadkiem. Mhm. No, więc wydaje mi się, że właśnie na swoich przygodach, jak próbujemy to rozegrać, to o ile kwestia związana z Morslibem jest na pewno fajna i ciekawa, to no siłą rzeczy już po pierwszych kilkunastu sesjach, prawda, Warhammera może zacząć być troszeczkę za bardzo już znana. No, wróg wewnętrzny, prawda, zaczyna mocnym akcentem z Morslibem w swojej pierwszej dużej przygodzie, prawda, i wydarzeń, które tam mają miejsce. Zresztą tym bardziej, jeżeli ktoś to właśnie rozegrał, to potem jakby kolejne Heksensnacht i Heksensnacht mogą do tego nie dożyć, że tak powiem, do... Zwłaszcza, że to się w dużej części pokrywa właśnie z tym, jak przedstawiane jest Geheimnisnacht Eve,
czyli Noc Tajemnicy, też pełnia obu księżycy, prawda? Więc okej, to jest dobry sposób na to, żeby wprowadzić napięcie i coś nowego na sesjach. No bo bądź co bądź w naszym świecie, po pierwsze, nie ma dwóch księżycy, a po drugie, jeżeli obydwa są w pełni, no wiadomo, to jest jednak coś, co ludzie mogą przed tym straszyć i tak dalej. Natomiast, no faktycznie, jeżeli to się zgra za dużo, za często się to powtarza, no to po pierwsze przestaje straszyć i przestają się gracze tego bać, no a po drugie zaczyna się robić nudne. Tak, dokładnie. Myślę, że jak już tym bardziej mam troszeczkę bardziej doświadczoną, nawet nie drużynę, ale graczy, którzy no, wiedzą, czego się spodziewać pod tymi księżycami, to fajnie byłoby spróbować przerzucić jakby ciężar właśnie święta na te dni, które mu towarzyszą, zwłaszcza na ten kolejny, który przypada w arenie, gdzie rzeczywiście staramy się znajdywać jakieś... Rozwiązywać nowe... problemy, nie? Dokładnie, rozwiązywać problemy, znajdywać jakieś drogi. Zresztą to może być w sumie niezły backdrop też do przygody, prawda, gdzie mamy jakieś zwaśnione rodziny i tak dalej. Ale i technicznie nestorowie rodów powinni się spotkać i taką tylko formułkę na zasadzie, prawda, jak to dzieci przyspowiedzi, tylko żeby jak najszybciej wyklepać, żeby się jakby dopełniła tradycja, a tu nagle z powodu graczy albo postaci niezależnych ludzie zaczynają wypominać, że ta cała afera jest dużo głębsza, bo to nie chodzi tylko o to, że ktoś kogoś opluł, ale się okazało, że ktoś spał z czyjąś córką, ta córka miała męża, ten mąż tak naprawdę miał brata i nagle zaczyna nam się wychodzić z tego cała, prawda, rejklanska telenowela, w której gracze mogą być jakoś wplątani i będą musieli pomóc kapłanom Wereny, a może jeden z nich jest kapłanem Wereny, jakoś to wszystko, prawda, łagodzić, albo, wiesz, sprawiedliwie rozsądzić ostatecznie rzecz biorąc, bo o to też chodzi, prawda, żeby znaleźć sens, żeby ta wieś, miasteczko mogły dalej egzystować i tak dalej, gdzie jest podział między dwiema rodzinami, prawda, młodzi ukochani spotykający się pod balkonami, trucizny, nie trucizny. W zasadzie scenariusze Szekspir do tego już tam wszystkiego dawno napisał, więc tylko troszeczkę przerobić i lecimy, no. To prawda, ale wiesz, mi się podoba cała idea zarówno Hexensnacht i Geheimnisnacht, z tego powodu, że okej, dobra, ja wiem, że samo straszenie podwójną pełnią może być nudne. To prawda, jest ciekawe na początku i interesujące, ale na dłuższą metę może być nudne. Ale jednocześnie ono zmusza, takie założenia świata wewnętrznego zmuszają do poszukania innych środków. To znaczy, to jest dobry pretekst, żeby rozegrać sesję, która dzieje się w jednym miejscu, w jednym czasie. Tak. I wiesz, które nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje na zewnątrz, z tymi księżycami, z tą pełnią, z chaosem, z nieumarłymi i tak dalej. Nie, to nie musi mieć nic wspólnego, ale to jest świetny pretekst właśnie, żeby rozegrać sesję, która dzieje się w jednym miejscu i w jednym czasie. Takie warhammerowe Hateful Eight na przykład. Tak, to też właśnie może być, jak zwykle potrzebujemy jakiejś wielkiej burzy czy innych takich złych rzeczy, żeby odciąć się jako gracz od tego, co jest na zewnątrz. O tyle, no, to nam tutaj załatwia i też myślę, że rzeczywiście może być właśnie fajnym sposobem na skupienie się na czymś innym. A druga sprawa też jest taka, że jak na przykład spojrzymy właśnie na wewnętrznego wroga, no to pierwsza część kampanii jest podczas tego wielkiego targu w Bogenhafen, potem tam kolejna mamy festiwal w Middenheim. I prawda jest taka, że właśnie takie rzeczy jak, wiesz, święta, ta cykliczność, ten kalendarz, sprawiają, że nawet przygody, które, wiesz, normalnie byłyby zwykłe i normalne, w jakiś sposób mają kolejne zakotwiczenie w świecie. I myślę, że to jest ważne, żeby używać świąt, obrzędów i tego typu rzeczy, żeby było jakieś zakotwiczenie i w czasie, jaki drużyna spędza ze sobą, prawda, jak ich życia tam płyną, jak i właśnie w świecie, który pomimo tego wszystkiego złego, co się dzieje, prawda, tam wojen z chaosem, najazdami orków i cholera, wiesz, jeszcze i Breczończykami o, ze złe rzeczy, co w Imperium zwykle przeszkadzają, no to... Żyje swoim, tak, swoim rytmem po prostu. Właśnie, po prostu żyje. Są te zbiory, są właśnie te koniec roku, początek, są te przesilenia, są te równonoce. Są... Nie zapominaj o dniu suszenia kegów. O, dokładnie. Bardzo ważne kastrunskie święto. Dokładnie, to my sami chcemy wprowadzić pewnie w obchody. Zresztą w sumie, bo to jakoś niedługo wypada i to i nam wypadałoby próbować co nieco osuszyć, bo prawda jest taka, że teraz jak właśnie zbliża się już ten nasz kalendarzowy koniec roku, no to dla nas to też jest, prawda, już 2 lata razem rozmawiania o Warhammerze.
powoli do tego dochodzi. No już niebawem będą, tak. Tak, kiedy właśnie też zaczęliśmy jakoś pierwsze odcinki chyba nagrywać jakoś w listopadzie, w grudniu. W grudniu. A zaczęło się pojawiać... W połowie grudnia jakoś. Pojawiać się w styczniu w internetach na YouTubie i ludzie zaczęli tego słuchać, co oczywiście trwa teraz dalej jak najlepsze. No i też dla nas wielki rok, tym bardziej, że będzie to, prawda, ostatni rok, który poświęcamy w pełni Warhammerowi, a z nowym rokiem idziemy w nowe światy i oddajemy się w pełni Age of Sigmar, pozostawiając stary świat starym i nowy rok z nowymi opowieściami, z nowymi historiami, prawda, dla wszystkich wielbicieli naszego najlepszego uniwersum Games Workshop. Tak. Straszyć też trzeba umieć. Nie mogłem się powstrzymać. No prima aprilis miałem to powiedzieć, ale zapomniałem. Wystarczy poczekać jeszcze kilka miesięcy, będziesz mógł to powtórzyć jeszcze raz. Dobrze. Dobre dowcipy będą się nigdy się nie starzeją. Śmieszą za każdym razem, niezależnie od tego, jak często się je powtarza. No, ale to tak, no, podwójną pełnię można wykorzystać do tego, żeby zmusić graczy do przebywania w jednym budynku. Co jeszcze? Osłuszanie kegów jest świetnym też pretekstem, żeby przekonać graczy, jak nie ich postaci, do tego, żeby siedzieli w jednym budynku. A propos krasnoludzkich świąt. Tak. A my co? A my się z wami żegnamy. Jak zawsze zresztą wielkie podziękowania dla was za to, że chce wam się słuchać i jak wam się podobało, to rzucajcie lajki i inne takie rzeczy, bo przyda się nam na nowy rok, jak i na stary. Wielkie podziękowanie dla patronów, którzy wsparli nas w tym roku. Bez waszego wsparcia nie byłoby to możliwe. Dokładnie, bo dzięki wam mamy dostęp do nowych materiałów, które Cubicle 7 cały czas wydaje. Między innymi właśnie, nie wiem, Archives of the Empire, które ma dwójkę informacji o takich rzeczach jak znaki gwiezdne, horoskopy i inne takie rzeczy, które się teraz pojawiają w odświeżonej wersji do czwartej edycji. Ale przede wszystkim mikrofonów lepszych. Tak, powinno nas być w tym roku dużo lepiej słychać niż kiedykolwiek wcześniej. Teraz kończącym się dokładnie tak. Nowym przyszłym. Przy okazji w tym roku również tak jeszcze z podsumowania oczywiście powstał nasz serwer Discord, na który gorąco wszystkich zapraszamy, gdzie dzieją się rzeczy dziwne i dziwniejsze, ale można uzyskać bardzo dużo informacji na wszelkie tematy warhammerowe. Nie tylko od nas zresztą. No i co, bawcie się dobrze w naszym odpowiedniku Hexensnacht. Pilnujcie się, żeby nie zażarły was żadne zombiaki z Ogrodów Mura i tak dalej. Dokładnie, bo noc może być ciemna u nas i tylko jeden księżyc pojawia się na niebie, co nie znaczy, że zawsze będzie bezpiecznie, no, ale potem przychodzi nowy rok, nowe szanse, nowe okazje, nowe kampanie można zaczynać, nowe sesje, prawda, rozgrywać, tworzyć nowych bohaterów, a my mamy nadzieję wrócić z mnóstwem nowych odcinków dla was. Zatem chwała Imperium! Chwała Imperium i do usłyszenia w nowym roku!